Większość sieradzan pamięta, że księgarnia była od dawien dawna przy rynku. Dokładnie od 1949 roku. To już historia, bowiem księgarnia Róża po 18 latach zmuszona została do przeprowadzki na Aleję Pokoju. Dlaczego tak się stało? Jeśli chodzi o rynek, to zostaliśmy 18 lat temu przez sentyment dla starówki. Robiłam wszystko, żeby lokal na nową księgarnię, wtedy już prywatną, znaleźć właśnie na terenie tej części miasta. Wydawało mi się, że starówka musi obfitować w różne instytucje kultury. I nie kierowałam się wtedy żadnymi ekonomicznymi interesami, zyskiem, tylko po prostu tym wielkim sentymentem. Okazało się, że niestety po latach ten sentyment nie miał żadnej racji bytu. I kilkanaście lat temu brałam pod uwagę Aleję Pokoju. Był tu wtedy mój kolega Paweł Jaśkiewicz i może to mnie zniechęciło. Nie chciałam być dla niego konkurencją. Byliśmy osobami mocno zaprzyjaźnionymi i chciałam, żeby ta przyjaźń została na zawsze bez żadnej skazy, bez tej konkurencyjności. Niestety mamy nowe czasy. Rynek został poddany rewitalizacji, która uśmierciła właściwie wszystkie biznesy, które tam w rynku trwały. Nie dotyczy to tylko księgarni. Trudny dojazd, to, że to się stała taka część miasta mało zaludniona, osiedla i ludzie poszli w zupełnie innym kierunku, sprawiło, że już nas nie odwiedzali nasi starzy, zaprzyjaźnieni znajomi, że młodzieży nie było po drodze. No i z tego powodu naprawdę musieliśmy podjąć jakieś radykalne decyzje, bo smutny to jest 8-godzinny dzień, kiedy do księgarni wejdzie dom 2-3 osoby. Dawny klimat zostanie, ale księgarnia Róża pewnie będzie inna w nowym miejscu. No ona będzie inna, dlatego że stare kadry po prostu są już na emeryturze. A ja myślę tak, że życie musi iść naprzód, że nie możemy być tylko dinozaurami, gdzieś się w jakiejś epoce lodowcowej zamrozić, tylko musimy akceptować to, co się nowego dzieje. A książka stała się takim medium w tej chwili, no raczej dla koneserów, dla miłośników, dla tych, którzy jeszcze muszą poczuć zapach farby, którzy muszą czuć szelest kartek przewracanych. A coraz więcej młodych ludzi sięga po internet, czyta audiobooki, słucha audiobooków. Po prostu już jest inny sposób docierania do słowa pisanego niż w naszej młodości czy w naszym dojrzałym wieku. Musimy się z tym godzić. Ale niemniej dla tej grupy ludzi, dla których słowo drukowane będzie w formie kodeksowej ważne, będziemy istnieć. I mam nadzieję, że ta grupa będzie wystarczająco duża, żeby chciało się nam ciągle pracować. Liczymy na to, że sieradzanie jednak nie zapomnieli o marce Księgarnia Róża i w związku z tym będą nas odwiedzać tak często jak do tej pory. Aczkolwiek myślę, że miejsce jest o tyle fajne i w takim miejscu ogólnie dostępnym, przy takim pasażu, gdzie mamy bardzo wielu przechodniów, poza tym między dwoma osiedlami, najważniejszymi dla sieradza, że na pewno ci klienci do nas zawitają i my będziemy w stanie jakby sprostać ich wymaganiom. Pewnie tak będzie, bowiem pierwsi klienci byli pozytywnie zaskoczeni nowym miejscem księgarni Róża. Miejsce jest doskonałe tak wizualnie i to jest taki ważny trakt i tutaj jest dużo takich już dobrych sklepów, także od razu się rzuca w oczy. Ja nie wiem, no wy dzisiaj zaczynacie, ale ja podniosłam ze zdziwieniem oczy i patrzę, no nazwa znana mi, to chciałam zajrzeć, czy i księgarze są ci sami i cieszę się, że są ci sami. Ja chodziłam do rynku kupować książki i zamawiałam sobie książki, chociaż teraz kupuję już trochę mniej. Ale jak były jakieś nowości, to tutaj panie dzwoniły nawet i proponowały i zachęcały i pięknie o książkach zawsze mówiły. A poza tym są bardzo gościnne i bardzo sympatyczne i znają wszystkie nowości i potrafię o nich dużo powiedzieć.
Nie tylko sympatycznym paniom z Księgarni Róża, ale i wszystkim sieradzanom życzymy, aby ta placówka kultury została przy Alei Pokoju jak najdłużej.